Cześć, z tej strony Smart Tester. Zaprezentuję Wam dzisiaj buga, którego udało mi się znaleźć w grze Killzone Mercenary na konsolę PlayStation Vita. Znajduje się on w punkcie kulminacyjnym misji Sprawiedliwość dla Wszystkich, kiedy mamy za zadanie uratować generał Gray. Jest to pierwsza misja kampanii jednoosobowej. Jeżeli pod koniec hakowania drzwi ustawimy się za Iwanowem i zaczniemy biec, wciśnięte kółko plus lewy drążek, to przed dostaniecie się przez drzwi będziecie mogli pobiec za pułkownikiem Kratekiem. Co ciekawe, jeżeli go zabijecie, to zostanie wam odjęte 50 wektańskich dolarów za zabicie cywila. Po drugiej stronie drzwi znajduje się niedokończony przez grafików pokój, do którego możecie wejść przez schody, które nie istnieją. Niestety, z tej lokacji nie ma wyjścia i będziecie musieli powtórzyć całą misję. Dzięki za obejrzenie tego filmiku. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, dawania łapek w górę oraz komentowania. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!